Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś, skąd boska dochodzi mnie pieśń. Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz, dla ciebie. Mam tak dużo pracy, że zastanawiam się nad sprawieniem sobie... Mam wszystko. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie.
Hej. Niczego tu nie znajdę. Tu nie ma. Nic tu nie ma.
Nic tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma.
wierzyć we wszystko, co się słyszy. Są na to duże szanse. Kim jesteś? Nazywam się Finn i jestem odpowiedzialny za rekrutację do kopalni oraz wymianę urobku górników na złote monety. Szukasz może pracy? Chciałbym pracować jako górnik. Zaraz się przekonamy, co potrafisz. Chodź za mną. Widzisz tę bryłę? W większości została opróżniona, ale powinno wystarczyć do sprawdzenia twoich umiejętności. Trzeba uważać, co się komu mówi. Dobra, podliczmy, ile bryłek udało ci się zdobyć. Taką efektywnością jedynie zmarnujesz nasze złoża. Wróć, gdy będziesz potrafił porządnie przywalić w skałę. To przecież nic nowego. Wszyscy mają teraz ciężko. Trzeba zdecydowanie i silnie uderzyć w sam środek. Nie musisz odpowiadać. Ej, ty! Pokaż mi swoje towary. Zostawię to w spokoju. Stój! Dalej nie przejdziesz. Wstęp do kopalni złota mają jedynie jej pracownicy oraz wyznaczeni do tego członkowie gildii kupieckiej. Jak mogę zostać pracownikiem kopalni? To bardzo proste. Wystarczy, że pokażesz nam swoje umiejętności i podpiszesz kontrakt. Jak mogę dowieść swoich umiejętności? Kawałek dalej jest mała jaskinia. Znajdziesz tam kilku odpoczywających górników i naszych strażników. Zagadaj Fina. Oceni, czy się nadajesz. Jeśli przypadniesz mu do gustu, to podpiszę z tobą kontrakt. Co znajduje się w kontrakcie? Przede wszystkim podpisujesz umowę dotyczącą podziału wydobytego w kopalni złota. Górnicy nie mają jasno określonych godzin pracy ani wymagań dotyczących urobku. Tyle, ile wydobędą, tyle zarobią. Oczywiście z pominięciem udziału dla gildii, ale wysokość tej opłaty ustalisz już z Finem. Tak dalej być nie może. Trzeba uważać, co się... Thank you.
Mam dużo spraw na głowie, daj mi spokój. Hej, ty. Kim jesteś? Nazywam się Bevin. Jestem najlepszym pszczelarzem na wyspie. Jeśli mi nie wierzysz, to spróbuj mojego miodu. Jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? Nie wyglądasz na siłacza, ale kto wie, może uda ci się coś wymyślić. Słuchaj, ludzie uwielbiają miód. Świetnie nadaje się do jedzenia z pieczywem. Możesz nim konserwować niektóre potrawy, a i alkohol świetny z niego wychodzi. Jest na wyspie tylko jedno stworzenie, które bardziej niż ludzie kocha ten złoty płyn. Niedźwiedzie. Jeden z nich musiał zrobić sobie gdzieś w okolicy legowisko, bo regularnie nachodzi moje ziemię i próbuje dobrać się do miodu. To, że sobie odrobinę podkradnie, to jeszcze nic takiego. Gorzej, że demoluje przy tym ule. Jeśli uda ci się sprawić, by już nigdy więcej mnie nie nachodził, z chęcią poczęstuję cię moim najlepszym miodem. Co ty na to? Niedźwiedź to dla mnie żaden problem. Każdy tak mówi, dopóki nie zobaczy tej bestii. Ale co mi tam? Nawet jeśli stchórzysz, to może uciekając odgonisz go wystarczająco daleko od mojego miodu. To gdzie mogę zobaczyć tego wielkiego i przerażającego niedźwiedzia? Właśnie w tym tkwi problem. Zawsze, gdy ta bestia tutaj przyczłapie, wszyscy są zamknięci w swoich chatach. Nie mieliśmy okazji zauważyć, skąd dokładnie przychodzi. Odwiedza nas jednak regularnie, więc podejrzewam, że jego legowisko jest w pobliżu. Zobaczę, co da się zrobić. Hej. Czym się zajmujesz? Jestem jednym z tutejszych pszczelarzy. Nazywają mnie Ergo. Jak się możesz domyślać, moje obowiązki obejmują wszystko, co związane z wytwarzaniem miodu. Jak się masz? Słucham się Bevina i zazwyczaj dobrze na tym wychodzę, ale brakuje mi trochę możliwości swobodnego eksperymentowania. Czego tu szukasz? Odejdź! No proszę, jednak można. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Thank you.
Czego tu szukasz? Odejdź! No proszę, jednak można. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Thank you.
przeklętych bestii. Jedna cholerna bestia mniej. Kim jesteś? Na imię Michot. Kiedyś byłem marynarzem, ale teraz, jak sam widzisz, pracuję na tej farmie. Ciebie z kolei nigdy tu wcześniej nie widziałem. Jestem Marvin. Niedawno przybyłem na tę wyspę. Nowy na wyspie? Rzadko odwiedzają nas ludzie z zewnątrz. Jeśli nie planujesz niczego ukraść, Willem ani Bermar nie powinni mieć problemu, że tu jesteś. Jak idzie praca? Jak to praca, chłopcze? Raz lepiej, raz gorzej. Czasem coś zaboli i w kościach strzychnie, ale szefowi się nie odmawia. Zwłaszcza, gdy lubisz dźwięk pobrzękujących monet w sakiewce. Co tu robisz? Zanoszę skrzynię, rąbię drzewo, ścinam zboże. Czasem jakaś klepka od beczki pójdzie, to ją naprawię. Słowem, robię wszystko to, czym w danym momencie trzeba się zająć. Jesteś taką miejscową złotą rączką? Po prostu pomagam ludziom. No i tak przy okazji trzeba mieć za co żyć. Byłeś kiedyś marynarzem? Szorowałem pokład u jednego kupca z Myrtany. Ale nie trwało to długo, bo po tygodniu podróży facet osiadł na Archolos. Z tego co wiem, jest teraz jakąś grubą szychą w Araxos. Całkiem mnie polubił, ale że wojownikiem i rachmistrzem byłbym marnym, polecił mnie Bermarowi. Takim oto sposobem trafiłem na tę farmę. Co słychać? Gdybym był młodszy, to nie popełniłbym drugi raz tego błędu i zostałbym na morzu. Dzięki za rozmowę, ale trochę mi się spieszy. Spieszy? Gdzie się człowiek spieszy, tam się Beliar cieszy. Następnym razem wpadnij na dłużej. To może poczęstuję cię kapką grogu. Odłóż broń. No proszę. Ej ty, co ty tu robisz? Kim jesteś? Nazywam się Joris i prowadzę ten młyn. Prawda, że imponujący? Rzeczywiście, robi wrażenie. Wyszedł spod rąk najzdolniejszych cieśli Archolos, którzy wykonali go według nowego schematu. Nie przewróci go nawet najbardziej porywiste wietrzysko, a wszystko to dzięki solidnej konstrukcji i kamiennej podstawie, na której się obraca. Bermar, właściciel tej farmy, wyłożył na niego spory majątek po tym, gdy ostatnie burze zniszczyły starego koźlaka. Co możesz mi powiedzieć o Bermarze? Do najmilszych osób nie należy, ale to doskonały przedsiębiorca. Gdyby nie on, ta farma już dawno byłaby zapadłą dziurą na granicy cywilizacji. Bermar dba o nią lepiej niż o własne dzieci. Pokaż mi swoje towary. Muszę lecieć. Szerokiej drogi.
Nie wiem, czego tu szukasz, ale mam nadzieję, że nie jesteś tu, by sprawiać kłopoty. Skąd u mieszkańców tej wyspy tyle gościnności? Widzisz, żeby stała tu gdzieś tabliczka z napisem Obcym wstęp wolny? Albo Darmowe piwo zapraszamy? Ta farma to teren Bermara i to on ustanawia zasady. A ja pilnuję, żeby te zasady były przestrzegane. Kim jesteś? Na imię mi Willem. Jestem tu ochroniarzem. A ty właśnie wszedłeś na posesję Bermara. Jeśli nie masz interesu do mojego szefa, natychmiast stąd zawróć. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Czy ja wiem? Złoto masz? Jeśli tak, to mogę ci pokazać, jak szybko machać lekką bronią. Nie potrzebujecie dodatkowej pary rąk do pracy? Właściwie to jest coś, czym możesz się zająć. W wyniku podtopień mieliśmy tu ostatnio spory bałagan. Wiatr uszkodził młyn, a długotrwałe ulewy sprawiły, że plony zwyczajnie przegniły. Większość szkód naprawiliśmy, ale trzeba tu trochę posprzątać. Jeśli chcesz pomóc, możesz pozbierać ryby z wybrzeża na południe stąd. Czemu nie? Każda moneta się przyda. Pomogę wam pozbierać te ryby. Dobrze. W takim razie idź drogą na południe stąd, aż miniesz młyn. Przejdź się wybrzeżem i pozbieraj tyle ryb, ile zdołasz. Za każdą z nich otrzymasz ode mnie zapłatę. Część ryb na pewno nie będzie nadawała się do zjedzenia, więc zbieraj tylko te, które wyglądają ci na świeże. W porządku. Jest jeszcze coś. Woda czasami wyrzuca na brzeg różne śmieci. Niektóre z nich mogą okazać się cenne. Jeśli jakieś znajdziesz, możesz je zatrzymać w ramach dodatkowej nagrody. Dzięki, wrócę niebawem. Wasz młyn wygląda zupełnie jak ten spalony na drodze do miasta. Dokładnie. Tamten również należał kiedyś do Bermara. Z jakiegoś powodu bardzo często uderzały obok niego pioruny. Może to przez tą wysokość i położenie. Któregoś dnia, po wielu tygodniach suszy, jeden w końcu uderzył prosto w wiatrak. Całość z okolicznymi zabudowaniami spłonęła w ciągu kilku chwil. I tak od wielu lat Bermar sobie obiecuje, że go odbuduje, ale póki co nic z tego nie wyszło. Co możesz mi powiedzieć o Bermarze? Bermar to gospodarz tej farmy. Wymaga dużo, ale płaci szczodrze. Wiele lat temu wykupił tę ziemię od poprzedniego właściciela, który nie radził sobie z jej zarządzaniem. Dzięki wsparciu gildii, Bermar wyłożył duży majątek na odbudowę potencjału farmy. Nieużytki zamienił w pola, a w miejscu starego młyna postawił nowy. Jak leci? Wszystko po staremu. Pracowników trzeba pilnować, a to nie jest łatwe, gdy się jest w tej robocie samemu. Ale staruszkowi słowo się rzekło. Nie będę ci zawracał głowy. Mądry chłopak.
Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Czego plądrować. Rozumiem. 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 Już to znam. Rozumiem. Rozumiem. Thank you.
Wyrzuciło cię aż tak daleko. Pokaż mi swoje towary. Muszę lecieć. Szerokiej drogi. Proszę, to wszystkie ryby, jakie udało mi się zebrać. Przyniosłeś więcej, niż się spodziewałem. Całkiem nieźle. Większość z nich wydaje się zjadliwa. Te ryby wystarczą nam na długie tygodnie. Dobra robota, mały. Oto twoja zapłata. Na brzegu znalazłem ciało kobiety. Ciało kobiety? Cholera. Co jakiś czas znajdujemy zwłoki na plaży, ale ostatnio jest ich coraz więcej. Ludzie uciekają od wojny,
ale boję się, że przywiozą ją ze sobą. Dzięki za informację. Później się tym zajmę. Jak leci? Topielce wyłażą na brzeg w coraz większych liczbach. Stale trzeba je odganiać od młyna. Te cholery muszą mieć gdzieś swoje legowisko. Tylko gdzie? Nie będę ci zawracał głowy. Mądry chłopak.